Dzisiejszym gościem w rozmowie dnia jest poseł na Sejm Wojciech Sauga. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy od tematu chyba najbardziej aktualnego, Jaworznicki obszar gospodarczy. No i jak widzimy, już dzisiaj zaczęła się wycinka lasu, udostępnianie terenu, w którym no, mają powstać nowe fabryki, szczególnie fabryka nowego polskiego samochodu elektrycznego. Jak pan pamięta całą tą historię, która no, dzisiaj można powiedzieć, że no, zaczyna funkcjonować naprawdę w życiu? No ten temat elektryzuje, myślę, mieszkańców Jaworzna i tych, co są za tym, żeby tam powstały zakłady pracy, miejsca pracy i ci, którzy dzisiaj chcą bronić przyrody, bronić drzew. Ten temat ma ponad 20 lat. Pamiętam, że jeszcze współpracując z panem prezydentem Silbertem, no, określiliśmy ten teren jako najbardziej atrakcyjny komunikacyjnie na mapie Jaworzna. Jeżeli mieliśmy mówić już wtedy o jakimś rozwoju Jaworzna i powstawaniu większej ilości miejsc pracy, to ten teren nadawał się do tego idealnie. No dziś zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość. Widać, że przygotowania pod to, aby tam budować fabryki, idą pełną parą, natomiast Izera no, wciąż duży znak zapytania i wielka niepewność, bo to już miały być tam prace wdrożeniowe, już miały być wbite łopaty. Ten temat się przesuwa. Premier Morawiecki obiecywał w 2025 roku milion elektrycznych samochodów. No, na razie tego nie widać. Auto na licencji w 80% czyjaś technologia, więc raczej to będzie na początku montownia, ale czy będzie, to się okaże, bo potrzeba na to jeszcze, no, powiedziało się A, czas trzeba powiedzieć B, C, D i E. Ale wierzy pan jakby w tą wizję, że za Jaworzniński okręg gospodarczy, za Jaworzniński obszar gospodarczy stricte będzie odpowiadać firma, która no, ma związek główny z właścicielem, ze Skarbem Państwa? Mówimy o Izerze, tak? No, tak to się dzieje, że państwowe fabryki raczej nie tworzą rzeczy nowatorskich, nowoczesnych i nie są dobrze zarządzane. Dzisiaj w Izerze pracują ludzie jakby z branży, ale jaka będzie przyszłość tego, gdy stanie się to poważną fabryką i przysłowiowy minister Sasin będzie tam mianował swoich członków rad nadzorczych czy prezesów, to wtedy może wszystko okazać się inaczej. Mamy złe doświadczenia ze Skarbem Państwa, chociażby Tauron zarządzany dzisiaj przez Skarb Państwa, no widzimy jakie mamy kłopoty z blokiem energetycznym i jest wadliwy, nie pracuje, nie wiemy jaka będzie jego przyszłość, a też nie ma ludzi kompetentnych, którzy by chcieli to rozwiązać. A wiele razy pyta pan o tą sytuację związaną z konfliktem Rafako-Tauron. Czy tutaj udało się jakby ustalić przynajmniej tak, żeby przynajmniej jakiś mediator ze strony rządowej mógł, no nie mówię, że wywrzeć presję, ale w jakiś sposób prowadzić ten dialog? Czy to się wydaje, że to jakby w którymś momencie no, straciliśmy na tym kontrolę? No pytamy w Sejmie, pytamy na komisjach, próbujemy pytać poprzez też media, konferencje prasowe, wiele zakłamania i umywania rąk. Jeżeli premier Sasin mówi, że nie ma kompetencji do tego, żeby wejść w ten spór i próbować go rozstrzygnąć, no to kto go będzie miał? Pozostawienie firm samych sobie no, zaskutkowało tym, że Tauron wystosował notę, która absolutnie zabija Rafako i powoduje, że ani nie będzie bloku, ani nie będzie Rafako i nie wiemy, co dalej. Dzisiaj mówię, że wszystkie ręce na pokład, bo po prostu wstyd jest. Wstyd dla Jaworzna, wstyd dla województwa śląskiego i wstyd dla kraju, że ten blok stoi, jest wybudowany, widzimy go. No i co jakiś czas jest wygaszany, ponieważ ulega jakimś przestojom czy awariom. Też nie słyszymy, nie wierzymy już w słowa prawdy, chociażby no, dla mnie słynna konferencja prasowa, gdzie przyszedł prezes Tauronu Szczeszek i mówił, że nie ma awarii, że to planowany posłup, po czym blok stał ponad 3 tygodnie i wszystkie media dowiedziały się po kilku dniach, że to nie był planowany posłup, tylko bardzo poważna awaria i doszło do uszkodzenia bloku i Urząd Dozoru Technicznego zakazał jego funkcjonowania, więc też tej prawdy do końca nie wiemy, bo dzisiaj chociażby włączając wiadomości, fakty, Polsat mamy różne prawdy i taka sama różna prawda płynie czy ze strony prezesów Tauronu, czy Rafał.
Panie pośle, ale jak widać w wielu obszarach takich gospodarczych tyczących się Jaworzna bardzo iskrzy, ale to są tematy, które no można powiedzieć są ogólnopolskie. Ten kaliber jakby tych spraw jest dosyć ogromny. Jak pan myśli, czy na tym Jaworzno ogólnie zyskuje, że pokazuje się takim miejscem, gdzie no dzieje się dużo, można powiedzieć, no małymi kroczkami, wszystko jakby rodzi się w dużym pocie i trudzie, no ale z drugiej strony pokazujemy się jako takie miasto, które no bardzo dynamicznie gospodarczo się rozwija. No, miasto służy, jeżeli się dobrze mówi o mieście, jeżeli lokalizacja fabryki samochodu jest w Jaworznie, to traktuję jako dobrą informację. O tym się mówi, samochody elektryczne, coś nowego, nowa fabryka, polski samochód. To na pewno przysparza jakby tych dobrych myśli z zewnątrz, jeżeli chodzi o Jaworzno. I takim samą sytuacja była, jeżeli się blok budowało, ten nowy blok energetyczny. To staranie naprawdę wielu osób, głównie z Jaworzna, ten blok tu został wybudowany. No i tu akurat bardzo złe informacje płyną, docierają do ludzi z Polski o tym, co się w Jaworznie dzieje. No i tak jak powiedziałem, to jest no wstyd też dla miasta, dla mieszkańców. No zróbmy wszystkie ręce na pokład, żeby tą sytuację naprawić. Ten blok stoi, trzeba go po prostu naprawić. I nie przerzucajmy się notami finansowymi, nie chodźmy po sądach, bo w sądach te sprawy potrwają kilka lat, ale zatrudnijmy, poprośmy inżynierów, którzy i są i w Tauronie bardzo kompetentni, i w Rafako, i po prostu zróbmy wszystko, żeby ten blok naprawić, a na sądy jeszcze przyjdzie czas. Kolejna rzecz, która też głośna, budowa szybu Grzegorz, zapowiada nowa kopalnia, wielkie nadzieje dla górnictwa, dla właśnie energetyki, bo tamto miał być wydobywany węgiel właśnie dla tej elektrowni. Też zapomniana inwestycja, zatrzymana w połowie, dzisiaj kontynuowana, ale nie w tym zakresie, jaki miał być, więc kolejne jakieś takie złe informacje, jeżeli chodzi o Jaworzno. No szkoda, powiem tak, szkoda, bo dobrze, jak się dobrze mówi o Jaworznie, a ja jako poseł tej ziemi od prawie 20 lat, no zawsze chcę o tym mieście dobrze mówić, dobrze myśleć, ale przede wszystkim przekazywać dobre informacje na zewnątrz, bo no trzeba, jest się czym chwalić i chciałbym się czym chwalić. No właśnie, bo my mamy dosyć spore możliwości i można powiedzieć takie szczęście, bo zawsze, czy to w zarządzie województwa śląskiego, no zawsze zasiadają osoby związane z Jaworznem. Można by powiedzieć, że to jest taki realny wpływ na to, co się dzieje. Czy pan jako marszałek województwa śląskiego, czy pana poprzednik, wicemarszałek Dariusz Starzycki, czy teraz mówi się, że też pan Łukasz Czopik, który jest związany z Jaworznem, czy to ma taki realny wpływ na to, że jakby interesy tego miasta, no można powiedzieć, że są bardziej jakby pilnowane, czy to tak de facto nie ma znaczenia jakby w skali całego województwa? Na pewno to ma znaczenie i to bardzo ważne jest, skąd są ci, którzy rozdzielają pieniądze. Jeszcze był pan marszałek Śmigielski od 2008 roku. No tak się to układa politycznie, bo to już polityka o tym decyduje, polityka w dużej mierze regionalna, kto jest marszałkiem, czy kto jest wicemarszałkiem i później jaki na to wpływ jest. Oczywiście, żeby ten wpływ był w pełni wykorzystany, to potrzeba takiej synergii i współpracy wszystkich zainteresowanych. Z tym bywa różnie. Ta polityka krajowa dzieli nas też także często lokalnie. Wymienił pana Starzyckiego, no to członek PiSu, ja jestem członkiem Platformy i to się gdzieś tam przekłada. Sympatie pana prezydenta też się na to gdzieś tam przekładają, więc może bywa z tym różnie. Ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że będąc z Jaworzna robię wszystko, żeby dla Jaworzna było dobrze, żeby było lepiej i żeby jakiś strumień pieniędzy był kierowany w stronę Jaworzna, jeżeli są dobre projekty, dobre pomysły czy dobre inicjatywy. No właśnie, jak to wygląda, bo oglądając telewizję publiczną, no to rzeczywiście Platforma z PiS-em, no potężna walka, potężna wojna, to jakby bez dwóch zdań,
A czy na płaszczyźnie takiej lokalnej, czy wy potraficie dyskutować jakby poza tymi partyjnymi podziałami, patrząc na sprawy gospodarcze no, z perspektywy mieszkańca tego miasta i interesów lokalnych? Z mojego punktu widzenia tak. Ja jestem zawsze otwarty, chętny i gotowy do rozmów z każdym. Natomiast jeżeli przypatrzymy się chociażby obradom Rady Miejskiej, to już to zdanie możemy mieć inne. Ciągłe wyłączanie mikrofonu, zabieranie głosu, pouczanie, ośmieszanie i powodowanie takie, że generalnie budowanie złej atmosfery na pewno temu nie służy. Powiem szkoda, bo tam gdzie jest zgoda, to się wiele rzeczy da razem zrobić, często zapominając o tych barwach politycznych. Natomiast tam gdzie jest konflikt i pokazywanie, kto ma rację, czyja racja jest bardziej, jakby to powiedzieć, ważniejsza, no to powoduje złe emocje i później złe działanie. Nie może tak być, że najmądrzejsza inicjatywa radnego Koalicji Obywatelskiej jest od razu ucinana i uważana jako głupia tylko dlatego, że składa to członek Koalicji Obywatelskiej. Mówię, szkoda, no ale niestety tak obserwuję, że to tak wygląda. W tej lokalnej polityce widać taką polaryzację, koalicja, opozycja. Brakuje tak jakby takiego też trzeciego gracza. Skąd się to bierze, że to są, można powiedzieć, ci dobrzy czy ci źli? Są dobre decyzje, są złe pomysły. Jaka może być tutaj przyszłość, bo de facto no, wydaje mi się, że jest tutaj też miejsce dla innych opcji. Co do innych opcji się mi ciężko wypowiadać, natomiast ten konflikt PO-PiS to nie jest konflikt osobisty, to nie jest konflikt narracji, to jest konflikt o Polskę, tak? Dzisiaj naprawdę rozmawiamy o tym, czy Polska będzie krajem zarządzanym praworządnym i demokratycznym, czy Polska będzie krajem wolnym dla obywateli, czy Polska będzie w rodzinie krajów europejskich, czy będziemy szli w kierunku zachodu czy wschodu. No dzisiaj absolutnie widzimy, że model rozwojowy naszego kraju idzie w kierunku tego, co się dzieje w Rosji, na Białorusi. Węgry już pokazują absolutnie, że to ten jest ten kierunek jest wytyczony i niestety to się przenosi też na dół. Dzisiaj o Jaworznie można wiele rzeczy dobrych mówić, ale na pewno nie możemy powiedzieć tego, że to jest miasto dla wszystkich otwarte, że wszyscy są wysłuchiwani. I tylko jest tak, że jak ktoś jest ze strony Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, to jest właśnie pomijany, ośmieszany, jakby niepokazywany publicznie. Liczą się tylko jakieś rzeczy, które zgłasza jedna opcja rządząca. Źle się tak dzieje. Opozycja jest po to, żeby zgłaszać uwagi, czasami krytykować, jeżeli trzeba, ale generalnie jest po to też, żeby pokazywać jakiś inny model rozwojowy, a władza powinna na to brać to pod uwagę, bo my nie mówimy w imieniu swoim, tylko też znacznej części obywateli i mieszkańców naszego miasta, którymi się kontaktujemy, nasi radni się kontaktują i przekazujemy pewne rzeczy dalej, bo drogi, jak to ktoś powiedział, nie są polityczne, ale w naszym mieście są. Czuć już taką mobilizację związaną z tym okresem przedwyborczym, bo już do wyborów parlamentarnych bardzo blisko. No, absolutnie tak. Jest luty, a wybory najprawdopodobniej w październiku, więc 9 miesięcy i rozstrzygnie się to, w jakim właśnie kierunku będzie podążać nasz kraj. No tak jeszcze raz powtórzę, czy w kierunku demokracji zachodnich i tego, jak rozwijają się Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Unia Europejska, czy będziemy dryfować w kierunku wschodnim, zarządzanie autorytarne, budowa oligarchii, wszystko państwowe, media narodowe, czyli partyjne, zawłaszczanie kraju dla jednej grupy rządzącej, no to się rozstrzyga, tak? Czy będziemy wolni, czy nie wolni, mimo że na sztandarach wszyscy mają wolność, równość, demokrację, ale przypomnę, Konstytucja Związku Radzieckiego też zapewniała wszystkim ludziom wolność i demokrację. Zapewne wybory samorządowe, które będą po wyborach parlamentarnych, no, będą też niezwykle istotne, ale czy teraz jakby ten rozkład sił i ta strategia jest skupiona głównie na tych wyborach parlamentarnych, bo chciałem zapytać o tą politykę lokalną, czy to będzie miało takie, wynik tych wyborów będzie miał największe przełożenie na strategię, która będzie przyjęta do wyborów tych lokalnych? Absolutnie. Przyszłość kraju rozstrzygnie się w wyborach parlamentarnych i to one rozstrzygną, w jakim kierunku będzie
ewoluowała Polska. Natomiast ten wynik na pewno będzie miał wpływ też na to, jak poszczególne partie czy ludzie zachowają się w wyborach samorządowych. One będą już 6 miesięcy po wyborach parlamentarnych, więc jakby z marszu politycy przejdą do tego, żeby te wybory organizować, tworzyć listy i rozstrzygać na jedną lub drugą korzyść. Oczywiście wyborcy będą rozstrzygać, ale partie będą się do tego szykować, więc to już te wybory będą taką przygrywką i na pewno jeżeli, w co wierzę, przejmiemy władzę, opozycja przejmie władzę, to da nam to na pewno takiej siły, wiary, energii ku temu, żeby też zmieniać układ sił w Jaworznie, bo tu też, no, też jest ten podział PO kontra PiS, prezydent sprzyjający PiS-owi, ale też moim zdaniem za długo już. Przy wielu rzeczach, które się w mieście wydarzyło, były dobrze, potrzeba, wydaje się, tak czuć, ja to czuję tak na mieście, jakiejś nowej energii, nowego spojrzenia na świat, nowej krwi, nowych ludzi, którzy pchną to miasto do przodu, bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa, a po wielu sukcesach pana prezydenta Siberta dzisiaj można zauważyć, że jakby dostał, czy ta władza ogólnie dostała zadyszki i wielu rzeczy już nie pcha tak do przodu, jak kiedyś to było. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta aktywność polityczna i te pomysły, które powinny się za nią pojawić, no wkrótce też ujrzą światło dzienne. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.